Cześć, nazywam się Maciej Janowski i zapraszam na mecz. Za Wami pierwsze okrążenie. Jak oceniasz formę przed sezonem? Cóż, chyba początek sezonu, bo tak naprawdę dobrze ten sezon się nie zaczął, więc to wszystko będzie chyba bez serca i bez skrupułów weryfikowane podczas sparingów i podczas przede wszystkim pierwszych meczy, więc nic, nie ma co teraz wróżyć i układać sobie całego sezonu, jak to bywa w klockach Lego, więc myślę, że spokojnie musimy poczekać na punkt kulminacyjny, gdy będziemy mieli w dyspozycji nasze silniki, serwisy, swoją dyspozycję, więc myślę, że wszystko gdzieś tam wyjdzie w trakcie kilku tygodni. Jak spędziłeś czas w przerwie międzysezonowej? Oczywiście tradycyjnie i niewyjątkowo na początku były wakacje, więc sporo spokoju i chyba sporo czasu spędzonego z bliskimi. Wydaje mi się, że to jest fajny aspekt i fajna kwestia spędzania zimy, kiedy rzeczywiście w sezonie nie mamy chwili usiąść i pić wspólnie kawę. Więc sporo się bawiłem z moim psiakiem Jackiem, więc nic, chyba tak mi się wydaje, że bez skrupułów i gdzieś tam bez kaca moralnego spędziłem fajnie tą zimę. Fajny sposób, na wszystko miałem czas, a to jest ważne. Jakiego masz psa? Jackie pan szpic miniaturowy. Jakie są twoje cele na ten sezon? Cóż, no gdzieś tam jakieś plany sobie snuję na ten sezon, choć nie są one całkowicie sprecyzowane, a myślę, że nie wypada się pochwalić przed wami, bo nie chcę po prostu zapeszyć. Jakie jest twoje ulubione danie? Moje ulubione danie? Ciekawe, bo generalnie lubię wszystko, co znajduje się w karcie, a może inaczej, lubię smakować nowych dań i smakować nowych produktów, więc tak naprawdę nie mam wyjątkowo ulubionego dania, a uwielbiam wszystkiego smakować. Czy lubisz jakiś inny sport poza żużlem? FIFA też wchodzi w grę? Oczywiście. Żartuję oczywiście. Myślę, że z taką zajawką na motocykle uwielbiasz sporo, co z tym związane i to nie tylko naszą dyscyplinę, czyli żużel, a sporo więcej, więc zacząłem interesować się, co prawda aktualnie jestem laikiem i gdzieś tam nadzielony w tych tematach, ale formułą pierwszą, więc no nic, jakby rozszerzam to grono moich zajawek i co mi gdzieś tam wpadnie w oko, to obserwuję. Jaką muzykę lubisz? Też ciekawe pytanie i może to będzie pospolite, ale co mi wpadnie w ucho, to słucham. R&B, polski rap, zagraniczny rap, tak naprawdę potrafię słuchać. Myślę, że może nie wszystkiego, ale większość gatunków i większość piosenek, które gdzieś tam albo wpadną mi w ucho, albo gdzieś usłyszę przy okazji chadzając po uliczkach po wrocławskim rynku, więc no nic, jakby też nie precyzuje się tylko do jednego gatunku, a uwielbiam słuchać sporo muzyki, sporo fajnych klimaciarskich piosenek, jak i muzyki alternatywnej i takie mało znane. Ostatnio zacząłem słuchać Dawida Polsaru, więc chyba bardziej nakierowaliśmy się na kogoś takiego stricte materialnego, więc wszystko poprawę. Jakiś ulubiony kawałek ostatnio? Ulubiony kawałek. Wiesz co, nie mam pojęcia, mam zrobioną playlistę, której słucham na i mam na zły humor, i na dobry humor, i na słoneczne dni, pochmurne, więc tak naprawdę, jak wcześniej wspomniałem, wszystkiego sobie słucham po swojemu w trakcie dnia i też jakby nie mam tak, że z zajawką słucham jednej piosenki przez cały rok, a po prostu to uwielbienie i ta miłość na jakąkolwiek piosenkę zmienia mi się co 5 minut. Twoje ulubione miejsce w Wrocławiu? To nie będzie zbyt powtarzana odpowiedź, gdy powiem rynek wrocławski, ale myślę, że chyba tak. Ma swój niepowtarzalny klimat i urok, więc w rynku wrocławskim można tak naprawdę wszystko, na co mamy ochotę i na co mamy chęć. I moim zdaniem jest to bardzo, bardzo fajne miejsce i od tego zaczęła się moja miłość i jakiekolwiek uwielbienie do Wrocławia, więc zdecydowanie rynek wrocławski, no i oczywiście nasz ukochany stadion olimpijski. Czy masz jakieś hobby? Czy mam jakieś hobby? Można też to nazwać moją dyscyplinę, żużel, jako taką
zajawką hobby, czy nawet z drugiej perspektywy i strony pracą, więc chyba tak, to jest największe hobby w moim życiu i będzie to niezmienne. A sporo mam gdzieś tam swoich uwielbień i swoich rzeczy, które lubię robić i lubię obserwować. Jak spędzasz czas wolny? Myślę, że gdy rzeczywiście przytrafiam się ten okres wolnego i mamy chwilę, by usiąść i zjeść spokoju kolację i spędzić trochę czasu z najbliższymi w mieszkaniu i w swoim otoczeniu, więc myślę, że staram się spędzać jak najwięcej czasu rzeczywiście z bliskimi i robić na co mam ochotę. Niekiedy mam dzień lenia i cały dzień przeleżę z dobrą książką w łóżku, a niekiedy jestem aktywny i uciekam na trening czy na motocross, czy cokolwiek, co mi gdzieś tam fajnie wymyśli. Co chciałbyś przekazać kibicom? Życzę wam jak najwięcej słońca w tym roku, dużo pozytywów, oczywiście kibicowania nam na stadionie olimpijskim, nie tylko, więc no cóż, jeśli mamy szczęście, zdrowie i to wszystko jest dookoła nas, to myślę, że hipotetycznie mamy wszystko, więc mam nadzieję, że do zobaczenia na stadionie olimpijskim, tam będziemy się widzieli i jak najbardziej atrakcyjnych i okazałych meczów właśnie tutaj na stadionie. Pozdrowienia!